Andrzej Duda podobnie, jak większość Polaków, nie może pogodzić się z zamachem na życie prezydenta Gdańska. Padł tuż po tym, kiedy potwierdzono, że Paweł Adamowicz zmarł na skutek ataku, wystosował do rodaków bardzo ważne słowa. Bez wątpienia, każdy powinien je zapamiętać. Andrzej Duda nie może pozbierać się po tym, co wydarzyło się podczas wczorajszego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku. Tuż przed światełkiem do nieba na scenę wdarł się napastnik, który kilkukrotnie ugodził nożem włodarza miasta. Niestety dziś kilka minut po godzinie 14 potwierdzono, że lekarze stwierdzili śmierć Pawła Adamowicza na skutek odniesionych obrażeń. Andrzej Duda od razu postanowił skierować do wszystkich kilka bardzo ważnych zdań. Andrzej Duda, ważne słowa prezydenta po śmierci Pawła Adamowicza. Cały czas trudno jest uwierzyć w to, że prezydenta Gdańska nie ma już między nami. Politycy wszystkich ugrupowań potwierdzają, że taka wielka zbrodnia nigdy nie powinna się wydarzyć, niezależnie od tego, jak wielkie różnice polityczne występują między Polakami. Ze wszystkich stron w kierunku rodziny Pawła Adamowicza spływają kondolencje. Oficjalne słowa otuchy przekazał najbliższym prezydenta Gdańska Andrzej Duda. Przy okazji napisał kilka słów odnośnie do mowy nienawiści, które każdy powinien wziąć sobie do serca. Pan prezydent Paweł Adamowicz odszedł. Łączę się żalu i modlitwie z jego najbliższymi, przyjaciółmi i wszystkimi ludźmi dobrej woli. Proszę Pana Boga o wsparcie dla rodziny zmarłego. Wrogość i przemoc przyniosła najtragiczniejszy skutek i ból. Nie wolno nam się z tym pogodzić, napisał na swoim koncie na Twitterze. Niestety pod wpisem prezydenta pojawiło się wiele komentarzy wyłącznie zahaczających o politykę i nie mających nic wspólnego z uszanowaniem pamięci Pawła Adamowicza. Jest jednak duża grupa osób, które potrafią wznieść się ponad polityczne podziały. Każdemu zmarłemu należy się szacunek i nie powinno mieć to znaczenia, kto składa kondolencje, napisał jeden z twitterowiczów. Jestem dumny z Gdańska, ostatnie słowa Pawła Adamowicza. Straszna strata. Niewyobrażalna tragedia dla rodziny. Wieczny odpoczynek racz mu dać, panie, dodała internautka. Panie prezydencie, godnie się pan zachował w tej dramatycznej sytuacji. Dołączam swoje wyrazy współczucia dla rodziny pana Pawła Adamowicza. Świeć Panie nad jego duszą. RIP skomentowała kolejna osoba.